Wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Kłaniam się, Szanowni Państwo. O, Get Response nam, działaś wspaniale. Drodzy Państwo, fajnie, że się witacie. Super, bardzo. Hello, hello. Bardzo mi miło. Poczekamy jeszcze na informację, czy jest transmisja na Facebooku. A proszę Państwa, żebyście pisali, dlaczego dzisiaj jesteście na tym webinarze o czacie GPT. Proszę mi dać znać, a ja czekam. Czy połączyliśmy się z Facebookiem, dobrze? Czy jest transmisja? Bo chciałabym, żeby wszyscy, którzy byli zainteresowani, mogli dotrzeć. Coś mi się tutaj chyba zawiesił, ten Facebook. A nie, dobra, mam Facebooka, ale chyba nie widzę jeszcze transmisji. Już, drodzy Państwo, wchodzę na naszą stronę i sprawdzam, czy jest transmisja. Tu jest relacja, jest transmisja, o super, dobry wieczór, dzień dobry, teraz Państwa widzę obecnych na Facebooku. Ciekawy temat, poszerzenie swojej wiedzy o sztucznej inteligencji, chęć zaskoczenia uczniów, ciekawy temat, dobry wieczór, dobry wieczór. Patrzę tutaj, co osoby piszące na Facebooku, świetnie. Proszę mi napisać, dlaczego Państwo są na dzisiejszym webinarze, dobrze, bo chciałabym poznać Państwa motywację, może też oczekiwania. Stosuję GPT w pracy, zamierzam nadal to robić w oparciu o Pani szkolenie. Super, dobry wieczór, jestem ciekawa, jak można wykorzystać to w szkole, oprócz czego? Nie doczytałam tam, oprócz, nie wiem, ponieważ to nowość, wiem, że z tego webinaru wyciągnę coś wartościowego, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom. Nie widzę jeszcze odpowiedzi, jakie zagrożenia niesie ten czat, no to na to sobie pewnie też odpowiemy. Chcę się szkolić? Super, bardzo się cieszę, drodzy Państwo. Nie wiem, ilu jest uczestników na Get Response, zaraz muszę to zobaczyć. Może mi, Ewelinko, ty mi napisz, dobrze, bo nie widzę tej liczby. I też, a widzę, że na Facebooku jest 370 osób. No to bardzo nas dużo, Szanowni Państwo. Bardzo, bardzo. Lubimy się uczyć, chcę wykorzystać w pracy z dziećmi. Dobra, to drodzy Państwo, zanim ruszymy, to chciałabym Państwu powiedzieć kilka spraw organizacyjnych, dobrze? Zatem tak, webinarium oczywiście jest rejestrowane, będą Państwo mogli w każdym momencie sięgnąć do tego webinaru, bo będzie nagrany i na Facebooku będzie transmisja cały czas i na YouTubie i też na naszej stronie internetowej. Zaraz powiem Państwu o materiałach i certyfikacie, natomiast wszystkich Państwa obecnych na Facebooku, a jest Państwa coraz więcej, o widzę, Pani Magda pisze, jestem laikiem, wiedzą z tego zakresu przyda mi się. Stosuję czat GPT w szkole i w domu podczas nauki z synem, ciekawa jestem innych możliwości. Okej, dobra, bardzo się cieszę. Czy będą konkretne przykłady? Będą konkretne przykłady. I teraz wracam do Państwa obecnych na Facebooku. Proszę, drodzy Państwo, nie klikać w żadne linki, które nie pochodzą z naszego profilu. Nasz profil obsługuje Ola Urbanowicz Nieradko i Łukasz Nieradko, czyli dwoje naszych wspaniałych edukatorów z kinoszkoły i oni będą odpowiadali na Państwa pytania i też podrzucali Państwu linki, w żadne inne linki proszę nie klikać. Prosimy również, bo jest Państwa ponad 500 osób, żebyście Państwo udostępniali webinar na swoim Facebooku, bo zawsze to fajnie, jak się tak możemy podzielić wiedzą też z innymi osobami, prawda? Także bardzo dziękuję. I jeszcze mam jedną sprawę organizacyjną, zanim powiem o materiałach. Drodzy Państwo, może być tak, tym bardziej dla osób, które nie znają jeszcze czatu GPT, że łatwiej by Państwu było słuchać mnie, czyli być na webinarze na komputerze, natomiast w dłoni trzymać komórkę, smartfona, tak? Bo będziemy robić różne ćwiczenia, to znaczy będę starała się robić różne ćwiczenia z Państwem i no, łatwiej nam będzie wtedy, kiedy Państwo po prostu będą mieli w dłoni, a mogli mnie słuchać, tak? No chyba, że się będą Państwo przełączać między stronami na komputerze. Okej. Drodzy Państwo, już nawet mam informację, że był bot, ale go Łukasz zabił, tak napisał, że zabił go. Łukasz napisał, że zabił bota, a dzisiaj o chatbotach będzie sporo, nie? No to teraz, drodzy Państwo, przechodzę do tego, co dzisiaj przygotowałam dla Państwa w materiałach i mam nadzieję, że będą Państwo korzystać.
I teraz dla wszystkich tych z Państwa, którzy też są z nami po raz pierwszy, bo pewnie też są takie osoby, to ta zasada, że do 22 jest promocyjna cena za materiały, ona obowiązuje, czyli do 22 materiały są za 25 zł, a później po 22 za 39. I ja dzisiaj dla Państwa przygotowałam 4 podwójne scenariusze, czyli tak naprawdę 8 lekcji. I każda z tych lekcji ma ten sam temat, bo to jest plusy i minusy sztucznej inteligencji na przykładzie czatu GPT. I zrobiłam scenariusze i dla klas 1-3, i dla 4-6, i dla 7-8, i dla szkół ponadpodstawowych. I to są scenariusze zajęć na godzinę wychowawczą, ale też, szanowni Państwo, ci z Państwa, którzy uczą polskiego, może też informatyki, jak najbardziej z nich skorzystają. W każdym scenariuszu są 2 lekcje, czyli na 2 lekcje. Pierwsza to jest wprowadzenie do sztucznej inteligencji, do czata GPT, a drugi scenariusz, już takie rozwinięcie. I oczywiście każda z grup, no, w zupełnie inny sposób, na innym poziomie ten temat jest omawiany. Oczywiście też otrzymają Państwo certyfikat potwierdzający uczestnictwo i jeszcze przygotowałam taką ściągę czat GPT wiadomości podstawowe, żeby taką po prostu mieć wiedzę podstawową, o którą na przykład na lekcjach mogą zostać Państwo zapytani. A też przecież nie wszystko musicie pamiętać z dzisiejszego webinaru, prawda? Jeszcze wracam do spraw organizacyjnych, o materiałach będę jeszcze Państwu mówić zapewne. Zapraszam wszystkich Państwa, którzy jeszcze nie są z nami w naszej grupie Kinoszkoła Klub Nauczycieli, mamy grupę na Facebooku, w tej grupie informujemy Państwa o wszystkich naszych działaniach edukacyjnych, zarówno tych stacjonarnych, jak i online'owych, o wszystkich webinarach, zawsze Państwo widzą jako pierwsi, no i też podrzucamy różne ciekawe materiały. No a propos webinarów, to już Państwa zapraszam na nasze kolejne, zawsze tak robię, prawda, że zawsze na webinarze mówię o 4 kolejnych webinarach, czyli o całym miesiącu. Oczywiście nie próżnujemy, co tydzień się będziemy spotykać i w przyszłym tygodniu, 24 października, nasza wspaniała Aneta Korecińska, czyli Baba od Polskiego, na pewno ją Państwo kojarzą, poprowadzi webinar od Dance Macabre do Halloween, tak żeby też Państwa przygotować tego momentu, tego, no, no tak, można powiedzieć, momentu Halloweenowego, jak uczyć o śmierci. I to będą nie tylko zajęcia dla polonistów, ale również dla wszystkich wychowawców, także serdecznie Państwa zapraszam. Zaraz przed świętami, przed świętem, dr Marcin Skorek będzie z Państwem dokonywał refleksji na tym, jak wspierać w żałobie ucznia lub nauczyciela. Temat bardzo trudny, ale bardzo, bardzo potrzebny, doskonale Państwo o tym wiedzą, prawda? Dlatego bardzo serdecznie zapraszam 30 października na ten webinar. 6 listopada webinar, który ja znowu będę miała przyjemność dla Państwa prowadzić, o jednej z najwspanialszych kobiet w historii Polski, czyli o Simonie Kossak i o tym, jak można uczyć młodzież głównie o niezależności, o tym, że realizować swoje pasje, żeby walczyć o swoje marzenia. To o tym będzie właśnie ten webinar. Następnie znowu temat, który dla Państwa jest bardzo, bardzo ważny i też w ankietach, które przeprowadzamy, ten temat Państwo bardzo chcieli poruszyć na webinarze, czyli zaburzenia psychiczne u uczniów, rozpoznawanie i pomoc. Spotkamy się z Sylwią Wojtysiak, która jest psychoterapeutką, która opowie nam, jak rozpoznawać, w sensie nie diagnozować, tak, tylko jak tak wstępnie rozpoznawać zaburzenia psychiczne u uczniów i w jaki sposób można im pomóc, czyli co robić dalej. Także zapraszam bardzo serdecznie. Widzę pani Ola na Facebooku napisała, kocham Simonę, ja też kocham Simonę. Pani Olo, mam nadzieję, że się spotkamy 6 listopada. Wszystkie wydarzenia są już na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie internetowej, zatem już można się zapisywać, drodzy Państwo, jest taka możliwość. I jeszcze kilka słów o tych naszych stacjonarnych zajęciach, prawda? Bo jak Państwo wiedzą, my oprócz webinarów prowadzimy program stacjonarny, który odbywa się zarówno w instytucjach kultury, kinach na terenie całej Polski, ale również możemy przyjechać do Państwa i prowadzić warsztaty, to znaczy możemy przyjechać do Państwa do szkoły, prowadzić w szkołach warsztaty albo szkolenia dla nauczycieli, także można nas zaprosić. Natomiast
Ja też kocham Simone, przeczytałam od pani Agnieszki. Natomiast, drodzy Państwo, przede wszystkim realizujemy program filmowy w kinach. Pokazujemy dzieciom wybrane filmy. Przed każdym filmem mamy prelekcję i to jest kompletna oferta filmowa dla uczniów i przedszkolaków, czyli od przedszkola do matury, tak naprawdę. I też mamy zajęcia dla seniorów, dla kobiet, ale o tym nie będę mówiła. I w każdym roku oczywiście pokazujemy nowe filmy. I to, co bardzo ważne, jesteśmy według mojej wiedzy jedynym programem edukacyjnym, w których prelegent, edukator występuje na żywo przed dziećmi, przed młodzieżą. Zatem jeśli dla Państwa cenne jest to, żeby spotykać się właśnie nie z jakimś nagraniem albo z jakimś filmem przed filmem, tak, tylko z żywym człowiekiem, to serdecznie zapraszamy na zajęcia. Grafik ustalamy zgodnie z możliwościami grup szkolnych, mamy interaktywne i multimedialne materiały dydaktyczne, które nauczyciele pobierają, przystępne ceny biletów. I jeśli chcą Państwo się dołączyć do nas, do programu Kinoszkoła, mamy taką, jakby zaczynamy też taką opcję, że nawet w tych miastach, w których nie ma w kinie naszych zajęć kinoszkoły, to będziemy starali się organizować takie zajęcia, żeby każdy z Państwa, kto tylko chce uczestniczyć w zajęciach kinoszkoły, mógł uczestniczyć, nawet w mniejszych moich miejscowościach. I tak naprawdę potrzebna jest po prostu sala, która będzie taką salą bardziej widowiskową, ekran i w sumie tyle jest niezbędne do tego, żebyśmy mogli przyjechać do Państwa również miasta na zajęcia. Ale się nagadałam, prawda, spraw organizacyjnych, ale starałam się w 15 minut maksymalnie wyrobić. Drodzy Państwo, to ja sobie przełknę, dobrze? Państwo mogą pisać, ja tak sobie przeczytam. O, już widzę, że tutaj mi zespół mówi, że już kilka materiałów się sprzedało, to proszę, drodzy Państwo, napisać, czy one się wydają Państwu cenne, te materiały, te scenariusze, które przygotowałam. I zaczynamy, drodzy Państwo. I ponieważ te zajęcia mają dotyczyć czatu GPT, który część z Państwa zna, inni dopiero będą poznawać czat GPT, to oczywiście nie mogę nie rozpocząć od tego, żeby mówić o tym, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja. Zresztą w materiałach, które dla Państwa przygotowałam, właśnie też dużą uwagę skupiam nad tym, żeby z dzieciakami rozmawiać, czym jest sztuczna inteligencja, w jaki sposób ją wykorzystywać i w jaki sposób ją wykorzystujemy, tak? I też jakie niesie ze sobą potencjalne ryzyko. O, Pani Marzenka napisała, niezwykle cenne materiały, zakupy bezproblemowe, dziękuję. Super, bardzo się cieszę, Pani Marzenko, że, Marzenno, wow, Pani ma na imię Marzenna, a nie Marzenka. Bardzo się cieszę, Pani Marzenno, to dla nas bardzo, bardzo ważne, że Państwu się podobają nasze materiały. Dobrze. Zatem, Szanowni Państwo, warto też kilka rzeczy, myślę, że bardziej przypomnieć niż Państwu powiedzieć, żeby można było też później prowadzić zajęcia. Zatem najpierw, drodzy Państwo, czym jest sztuczna inteligencja? Oczywiście nie będziemy mówić dokładnie, technicznie, jak to działa, bo też nie potrzebujemy takiej wiedzy bardzo mieć, bardzo merytorycznej, prawda? Zwłaszcza w pracy z młodszymi dziećmi, po prostu mamy z nimi porozmawiać o tym, czym jest sztuczna inteligencja. Zresztą tam w materiałach też przygotowałam takie prostsze przykłady. I oczywiście artificial intelligence to częściej się właśnie spotykamy nawet na naszym polskim gruncie, tak, że częściej mówimy AI niż SI. Być może po prostu ten skrót SI nam się kojarzy z pierwiastkiem, prawda? Dlatego go nie używamy. Chyba krzem to jest, prawda? Jeśli dobrze pamiętam, nie wiem, nie sprawdziłam, mogłabym czata GPT teraz zapytać, nie? No w każdym razie sztuczna inteligencja to jest dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem maszyn i systemów komputerowych zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. Tak? Chodzi o takie czynności jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, uczenie się na podstawie doświadczeń, rozpoznawanie wzorców, przetwarzanie języka naturalnego oraz reagowanie na otoczenie. Sztuczna inteligencja chce naśladować i ma w przyszłości być, jakby coraz bardziej się rozwija, zresztą sztuczna inteligencja rozwija się również dzięki temu, że wykorzystuje sztuczną inteligencję, tak? To są specjalnie skonstruowane programy,
maszyny i systemy całe komputerowe, które mają właśnie jak najbardziej, chciałabym powiedzieć, wspomóc, tak, naszą codzienną egzystencję, ale również na przykład sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w medycynie w coraz lepszy sposób. Tam w materiałach dla szkół ponadpodstawowych ten temat jest silniej rozwinięty. No i teraz, drodzy Państwo, jestem ciekawa, ile przykładów SI, czyli AI-u, sztucznej inteligencji, Państwo są w stanie wymienić tak ad hoc w naszym codziennym życiu. Czyli gdzie w naszym codziennym życiu spotykamy się ze sztuczną inteligencją? Proszę podać konkretne przykłady, drodzy Państwo. Reklamy, ok, GPS, rozpoznawanie twarzy. Boże, jak Państwo szybko piszą. Chatboty. Tak szybko Państwo piszą, że nie byłam. Platformy z filmami. Telefon, media. Wysyłanie SMS-a mówionego, strony internetowe, teksty piosenek. Czekam jeszcze aż. Zakup biletów online. Telefon, komputer. W telefonie, dobra. No, widzą Państwo, wszyscy wiemy, jakby to istnieje wokół nas. Sztuczna inteligencja jest na inteligentne lodówki, pan Jacek napisał, no jasne. Wszędzie pani Agnieszka na GetResponse napisała, że wszędzie. No ja też mam takie wrażenie, pani Agnieszko, że wszędzie. I teraz, drodzy Państwo, warto, no bo wiemy, że jest wszędzie, ale warto to usystematyzować, prawda? Thermomix. Czy Thermomix wykorzystuje sztuczną inteligencję? No myślę, że tak, no sam jakby ta aplikacja, prawda, którą się szuka, rzeczywiście, no rzeczywiście w Thermomixie jest sztuczna inteligencja, nie? Rejestracja u lekarza również. No to dobra, no to ja kilka z nich i później przejdziemy już do konkretów, nie? Bo chatbot jest przykładem sztucznej inteligencji. Mamy asystentów głosowych, to jest oczywiste, nie? Mamy Siri, mamy Google Assistant, mamy Alexę. Myślę, że w Polsce najbardziej popularny jest jednak Google Assistant, ponieważ chyba jednak większość osób używa telefony z Androidem. Nawet pani Linda napisała, prawda, że Siri, jasne, że tak. Systemy rekomendacji. Systemy rekomendacji występują na różnych platformach streamingowych, na przykład na YouTubie, na Spotify, na Netflixie i na czym to polega? Na pewno Państwo nieraz zauważyli, że po obejrzeniu jakiegoś filmu na Netflixie są nam proponowane inne filmy. Co więcej, kiedy wejdziecie, jeżeli macie Netflixa z profilami różnych osób, prawda, czyli na przykład swoje, partnera, dzieci i tak dalej, to jak wejdziecie na każdy z tych profili, to wyświetlają się zupełnie inne propozycje. Dlaczego? Dlatego, że algorytmy, które są użyte w platformach streamingowych, one analizują nasze nawyki oglądania i słuchania. Podobnie jest na Spotify'u, prawda, że mamy kolejne piosenki, które najprawdopodobniej się nauczą, ponieważ algorytmy uczą się tego, co nam się podoba, tak? Po to, żeby właśnie móc proponować muzykę, inne treści, które nam się właśnie, które będą się podobać. No i dzięki temu, że my widzimy rzeczy, które nam się podobają, my możemy więcej czasu spędzać na tych platformach. No chyba, że niektórzy z Państwa mają wrażenie, takie jak ja, że ja już doszłam na koniec Netflixa, ja już nic nowego nie jestem w stanie tam zobaczyć, natomiast to jest absolutna nieprawda, bo wystarczy, żebym na przykład zobaczyła na Netflixie, nie wiem, komedię romantyczną, tak, których z zasady nie oglądam, no to pewnie nowe komedie romantyczne będą mi się pojawiać, prawda, więc to nie jest tak, że nic nowego nie ma. No, te platformy streamingowe uczą się po prostu tego, co im wcześniej damy. Zakupy online, tak, i personalizacja ofert. Drodzy Państwo, przecież oczywiste jest to, że jeżeli sobie kupię buty kowbojki na, nie wiem, nie chciałam wymieniać teraz różnych, chociaż tutaj napisałam, tak jak są te platformy zakupowe, ale każdy z nas używa inne, no to wiadomo, że jeżeli sobie kupię buty kowbojki, to zaraz będą mi się pokazywać inne buty. Ale też, drodzy Państwo, na pewno zauważyliście to, że jeżeli z kimś rozmawiacie na jakiś temat, to później pojawiają się również informacje, czy to na Facebooku, czy to no, zazwyczaj w mediach społecznościowych,
pojawiają się informacje na ten temat. Ja Państwu podam przykład z mojego życia. Ja nie jeżdżę na nartach. Zupełnie. Jakby w ogóle mnie to nigdy nie pociągało. Może dwa razy spróbowałam, ale nie. Natomiast raz rozmawiałam ze znajomymi o właśnie jeżdżeniu na nartach i następnie moje social media, czyli głównie Facebook, zaczął mi proponować różne artykuły również do zakupu na temat narciarstwa. Pani Ola napisała właśnie i to przeraża. No, ja powiem Państwu taką rzecz, że ja się obawiam właśnie tego, że po dzisiejszym webinarze Państwo stwierdzą, że to, co się dzieje, jest przerażające. I powiem Państwu zupełnie szczerze, że ja też do takiej refleksji dochodzę, ale myślę, że o tym porozmawiamy później, a na pewno, drodzy Państwo, będą Państwo rozmawiać o tym z dzieciakami na 100%, jeśli Państwo wykorzystają te materiały, które przygotowałam. Kolejna rzecz, ja przepraszam, tylko sobie ściągnę w dół. Bankowość i finanse. Sztuczna inteligencja analizuje wzorce transakcji, wykrywa podejrzane operacje, dzięki temu pomaga to w wykrywaniu oszustw, prawda, i zapewnieniu bezpieczeństwa konta. Ja od razu powiem, co prawda to nie są zajęcia z cyberbezpieczeństwa, natomiast od razu Państwu powiem, żeby wykorzystywać wszystkie możliwości Waszej bankowości mobilnej, czyli wszystkie możliwości zabezpieczeń, nie robić na przykład tego, że za każdym razem można się logować, żeby system zapamiętał, tylko wpisywać jednorazowy dostęp do banku, nie? Jednorazowy, czyli na przykład w moim banku jest tak, że ja mam możliwość logowania się, czyli zapamiętania jakby na dłuższy okres, albo tego logowania się jednorazowego, gdzie muszę wysłać SMS-a. To jest niezwykle istotne. Ok. I co ciekawe, drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo widzą tę ilustrację. Tę grafikę, która tutaj jest obecna. Ta grafika nie pochodzi z internetu, Szanowni Państwo, tylko ta grafika została przeze mnie wygenerowana. To znaczy wygenerował ją oczywiście czat, czyli sztuczna inteligencja, dzięki wprowadzeniu przeze mnie pewnych danych, o czym Państwu za chwilę powiem. A fajna, ładna, podobała się Państwu ta grafika? No czekam, ciekawa jestem. I co więcej, tak, pani, o tak, widzą Państwo, nawet się Państwu podoba. I co więcej, to był pierwszy prompt, jaki wpisałam. W ogóle się nie postarałam, żeby ta ilustracja była taka, jakbym być może chciała. To był pierwszy prompt, który wpisałam. Intryguje, pani napisała, no dawaj. Mapy i nawigacja, o tym mówiliśmy, nie? GPS, doskonale wiemy, doskonale mamy ten. Jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa obecnych na webinarze korzysta innej sztucznej inteligencji w celu właśnie nawigacji. Czy to jest tak, że rzeczywiście wszyscy korzystamy z Google Maps, czy są jakieś inne? Jak Państwo wiedzą, teraz nawet jest informacja na Google Maps, gdzie jest potencjalne zagrożenie i stoją pewni panowie, prawda? No i dzisiaj na przykład, gdybym jechała poza miasto, ale do miejsca, w które wiedziałam, gdzie jest, gdybym sobie wpisała adres, to być może by mi powiedział, zanim zatrzymali mnie policjanci, prawda? To bym być może wiedziała, że gdzieś stoją i bym się bardziej pilnowała. Okej, idziemy dalej. O, Janosik, tak, Janosik. Janosik też jest takim przykładem. Mapy Petal, w ogóle tego nie znam. O, ale dużo z Państwa rzeczywiście pisze o Janosiku. Czyli Google Maps i Janosik. Kolejna rzecz, Face ID, czyli rozpoznawanie twarzy. Czyli zazwyczaj to Face ID jest w smartfonach, prawda? Że możemy za pomocą jakby skanować naszą twarz i sobie otwierać. Nie wiem, czy u Państwa to działa. U mnie nie działa jakby za bardzo, nie? I teraz zastanawiam się zawsze, czy ja się tak zmieniam, moja twarz się tak zmienia. Rozumiem, że inaczej wygląda bez makijażu, a inaczej z makijażem, ale jednak cały czas to ja. Więc ja mam niby to Face ID, ale nigdy mnie nie wykrywa. Proszę podzielić się, czy u Państwa działa, u Pani Marty działa, u Pani Eweliny nie działa, tak? Jestem ciekawa, co u Państwa. Jak to u Państwa wygląda? Kolejna, tłumaczenie języków i to w ogóle takie tłumaczenie, nie wiem jak Państwa, o, Pani Ania pisze, działa bez problemu, Pani Kasia też.
To może ja chyba tylko jakby przed makijażem wyglądam jak potwora, jak się troszkę pomaluję, to troszkę lepiej wyglądam jak człowiek. Tłumaczenie języków i co ciekawe, no ta sztuczna inteligencja, jeśli chodzi o tłumaczenie języków, się tak niesamowicie rozwija, że możemy na przykład wykorzystać chat GPT do tego, żeby bezpośrednio sobie tłumaczyć, czyli rozmawiamy z kimś, kto mówi do nas w obcym języku, nagrywamy, od razu nam to tłumaczy, także to jest jakby to tłumaczenie jest już taki lepszy level, prawda, że no niestety dzieci mogą na przykład stwierdzić, że nie ma po co się uczyć języków, bo jest Google Translate albo inne, prawda, albo inne programy. Jestem ciekawa, czy wykorzystujecie jakieś inne programy do tłumaczenia. Pani Rzędka pisze, pani Renia, że działa, pani Rzędka, że to różnie działa. No właśnie. Kolejna rzecz, smart homes, tak? Czyli inteligentne domy. Napisałam w cudzysłowie inteligentne domy, bo to mi tak trochę, wiecie, jak mówię inteligentny dom, to jakoś tak mam wrażenie, że to jest jednak pewne nadużycie, prawda? No w każdym razie mamy mnóstwo urządzeń w domu, a też pamiętajcie, że naprawdę można stworzyć no, bardzo skomputeryzowane no, wyposażenie domu. Nie tylko takie, że na przykład rozpoznaje członków, rozpoznaje linie papilarne, tak? Ale też właśnie rozpoznaje twarz. Jeżeli tak jak telefon, to ja bym się nigdy nie dostała pewnie do domu. No ale też możemy sobie przecież ustawić termostat, tak? Termostaty, które też wyczuwają na przykład, jaka jest temperatura na zewnątrz, mogą dać odpowiednią w środku, też się uczą tego, jakie są nasze preferencje. Tutaj jeden z panów napisał o lodówkach inteligentnych, tak? Nie wiem właśnie, czy są już takie lodówki. Może ktoś z Państwa ma taką lodówkę, która, bo ja wiem, że są takie wymyślone i istnieją, natomiast właśnie nie wiem, czy w Polsce jest to popularne. W sumie to nie robiłam takiego rozeznania. Takie lodówki, które skanują artykuły, które są w lodówce i od razu wysyłają, jest podpięty konkretny sklep i od razu podsyłają do sklepu informacje, jakby robią zamówienie, tak? Robią zamówienie, oczywiście od razu z naszego konta schodzą pieniądze na to zamówienie i przychodzą artykuły do nas do domu. Ja pamiętam, jak się o tym dowiedziałam, ale to już kilka lat temu w Japonii były takie lodówki. No to ja byłam po prostu jakby samym pomysłem zachwycona, ale dosyć jest to jednak przerażające, jak Państwo powiedzieli wcześniej, nie? Smartwatchem i wszystkie te aplikacje, które służą do ochrony zdrowia. O ile wierzę w kroki, chociaż jak Państwo widzicie, ja mam taki w ogóle zupełnie jakby prosty, klasyczny zegarek, to znaczy on może nie jest taki prosty, klasyczny, bo ma Frida Kahlo na tym, na to, i dlatego go mam i go kocham. Natomiast wiem, że są zegarki, no wiadomo, wszyscy mają wokół mnie, które liczą kroki. Zabawne jest to, że na przykład jak wyjeżdżam gdzieś ze znajomymi i oni mają smartwatche, to różnie te kroki są liczone. Podobno jedni mówią, że to od ilości kroków, że jak się ma małe stopy, to mniej jest, jak się ma duże, znaczy jak się ma mały krok, to jest więcej tych kroków, jak duży. Wcale tak nie jest, bo szły osoby, które szły takim samym krokiem. Inni mówią, że jak się wymachuje dłońmi, nie? No, badają puls, tętno, więc no, jak widać, można, prawda? Podobno też zależy od aplikacji. Można wpisać długość kroku, no tak. Pani Agnieszka pisała, że u nas za 10 lat te lodówki, tak? Biedronce są tak zwane inteligentne półki. O, czekajcie. Sklep może zamawiać brakujący ten towar. No to już jakby dla mnie to jest oczywiste. Tak jak są żabki, nie? Żabki bezobsługowe, to też jakby to wchodzi, to będzie coraz częstsze. W sensie, i to też warty temat jest z rozmów z dzieciakami w tej części, w której będziecie mieli w scenariuszu właśnie to, jak w codziennym życiu można wykorzystywać i jakie są minusy sztucznej inteligencji. To zobaczcie sam fakt tego, że mamy kasy bezobsługowe, prawda? No i to, co Państwo mówią, że wielkie sklepy zamawiają towary poprzez aplikację, poprzez właśnie sztuczną inteligencję, no to po prostu powoduje, że coraz mniej osób będzie pracować w sklepach, tak? Czyli no jednak spowoduje to na tym rynku pracy bezrobocie. Edukacja i wsparcie w nauce. Myślę, że dla Państwa są oczywiste te przykłady, tak? Duolingo, Khan Academy to są aplikacje, które uczą się razem z nami, w sensie też potrafią zanalizować to, na jakim jesteśmy poziomie, co nam się podoba, co nam się nie podoba, czyli też metody, narzędzia. To jest oczywiste. No i drodzy Państwo, wykorzystanie sztucznej inteligencji w social mediach jest
absolutnie na porządku dziennym. Oprócz algorytmów, które rekomendują treści, które chcemy przeczytać, nie? Proszę sobie przypomnieć, drodzy Państwo, taki moment, w którym, znaczy, na przykład to jest bardzo widoczne w momentach, w których są wybory parlamentarne albo wybory jakiekolwiek inne, że jeżeli każdy z nas ma określone, jak to się mówi, preferencje polityczne, prawda? I w okresie wyborów, ponieważ tam są jeszcze włączone reklamy, komitety też jakby, wiadomo, że jakby tutaj w zależności od tego, ile się ma pieniędzy, tak można generować treści w social mediach, no ale w każdym razie, w zależności od tego, jakie mamy preferencje polityczne, na tyle artykułów, tyle materiałów, tyle, nie reklam, tylko tyle postów nam się pojawia, prawda? I później jest takie zdziwienie, że przecież cały Facebook był na lewą stronę, a tutaj nagle prawa strona wygrała, albo na odwrót, prawda? Przecież ta cały Facebook głosował za prawą stroną, a tu nagle lewa strona wygrała, nie? Ja już tak nie mówię, bo to wiadomo, że to jest na całym świecie jest tak samo, że jednak te treści są rekomendowane tym bardziej w jakichś takich mocnych momentach. Moderowanie treści, tak? Czyli sztuczna inteligencja w social mediach automatycznie analizuje teksty, obrazy wideo w poszukiwaniu nieodpowiednich treści, takie jak mowa nienawiści, przemoc i tak dalej. Pamiętajcie, to też mówiłam kiedyś właśnie na zajęciach o cyberbezpieczeństwie, cyberprzemocy, o tym, w jaki sposób, że te treści wszystkie na Facebooku są moderowane, w sensie we wszystkich social mediach i najpierw to robi sztuczna inteligencja i dopiero później, kiedy coś nie przejdzie przez sztuczną inteligencję, kiedy zgłosimy coś, to jest moderowane przez osoby, które no, mają niskie w tym celu kompetencje. Kiedyś Państwo, proszę sobie, jeżeli Państwo są zainteresowani tym tematem, przejrzeć nasze poprzednie webinary, jak właśnie o cyberbezpieczeństwie czy tam cyberprzemocy opowiadałam. Pani Małgosia pisze, mnie to jednak przeraża, coraz mniej relacji, interakcji społecznych, coraz więcej kontaktu z maszyną, o której się uzależniamy, tak. I to jest też powód, Pani Małgosiu, że my tak bardzo chcemy prowadzić żywe zajęcia z dziećmi. Że jak na przykład ja widzę, że coraz więcej jest tam takich zajęć, tak, też filmowych, że jest film, a przed filmem jest wideoprelekcja, ja też zresztą nagrywam wideoprelekcje, natomiast chciałabym, żeby to nie było tak, że dzieci tylko chodzą do kina i tylko to oglądają, tylko ważny jest właśnie kontakt z żywym człowiekiem, bo tych maszyn mamy mnóstwo wokół siebie, prawda? Rozpoznawanie obrazów, wideo, automatyczne tworzenie postów, przecież możemy, sztuczna inteligencja tłumaczy posty napisane też w różnych językach, tak, dzięki temu tekst, który jest w jakimś innym języku, my widzimy od razu. Boty i automatyzacja obsługi klienta. Większość firm korzysta z chatbotów do tego, aby automatyzować odpowiedzi na pytania użytkowników, na przykład dotyczących zamówień, godzin otwarcia czy ofert. My też, drodzy Państwo, jak Państwo napiszą do nas na Facebooku, tak, na Messengerze wiadomość, to jak Państwo napiszą do kinoszkoły, tak, no to Państwu się pojawi taka informacja, dzień dobry, dziękujemy za tam kontakt, tak, na pytanie odpowiemy w możliwie najkrótszym czasie, że to jest takie, wiecie, to jest bot, nic innego jak bot, natomiast nie mamy botów, drodzy Państwo, na Messengerze, tylko odpowiadają żywi ludzie, w tym momencie na wiadomości odpowiada Ola Urbanowicz, widzę, że jest tych wiadomości trochę, bo mi tutaj przychodzi cały czas informacja od mojej grupy. Personalizacja reklam, o tym powiedzieliśmy. Generowanie treści i filtrowanie zdjęć. No, drodzy Państwo, no przecież to jest oczywiste, jakby dla nas to jest taka codzienność, nie, że robimy zdjęcie, można sobie nałożyć jakiś filtr, żeby wyglądać młodziej, żeby sobie zmienić kolorystykę i tak dalej, nie? I w niektórych telefonach filtry są od razu, czyli robiąc zdjęcie, już od razu to zdjęcie powstaje z jakimś konkretnym filtrem, więc no, to jest nasza codzienność. Rzadko teraz widzimy, drodzy Państwo, zdjęcia, tym bardziej zdjęcia różnych osób, tym bardziej zdjęcia influencerów, które nie mają filtrów. Analizowanie nastrojów i emocji. To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, bo SI analizuje posty użytkowników, ich relacje, aby określić dominujący nastrój lub emocje. Jest to wykorzystywane do monitorowania opinii o produktach, wydarzeniach lub sytuacjach kryzysowych.
Nie? No i teraz przykład, drodzy Państwo, który jest sprzed miesiąca. Proszę zauważyć, że jeżeli Państwo byli zainteresowani, jeżeli Państwo się mocno emocjonalnie zaangażowali w powódź, to pojawiały się na Waszych socialach głównie posty tej treści, czyli związane z powodzią, ponieważ algorytmy social mediów wykryły tak, ten nastrój, te emocje. Pani Monika napisała, dlatego nie do końca jestem zwolennikiem SI. I bardzo dobrze, Pani Moniko, bo nie można do końca być zwolennikiem sztucznej inteligencji, bo jednak ona jest sztuczna, tak? Maszyna będzie nami sterowała, niestety, będziemy od niej zależne, już jesteśmy, Pani Asiu, już jesteśmy zależni od sztucznej inteligencji. Okej, okay. No, Pani Agatka napisała, już jesteśmy, tak, już jesteśmy uzależnieni, już to się zaczęło, tak? Już, drodzy Państwo, my żyjemy ze sztuczną inteligencją od kilkunastu lat, no chociażby właśnie poprzez social media, ale idę dalej. Tworzenie automatycznych napisów do filmów, myślę, że to Państwo wiedzą, znają, kreowanie treści wideo i deepfake'ów, co jest bardzo często, ponieważ może wykrywać fałszywe wiadomości, natomiast też może kreować, tak? Bo bardzo często te fejki, które są tworzone w sieci, są tworzone za pomocą też chatbotów. Zresztą odsyłam Państwa na webinar Łukasza Nieradko, który był kilka tygodni temu prowadzony o fejkach. Bardzo, bardzo ciekawy. Zapraszam. Automatyczne przepisywanie hashtagów i etykiet. To jest, myślę, też dla Państwa oczywiste. Idę dalej, ostatnia rzecz. Chatboty. Chatboty w obsłudze klienta, tak? Wiecie, webinar o fejkach był tydzień temu? Jejku, Boże, to już tyle czasu minęło, a myślałam, że kilka tygodni temu, a był tydzień temu. No widzicie? Też to syndrom naszych czasów, nie? Że czas po prostu leci, leci, leci. Bardzo dużo się dzieje. Pani Jagoda napisała, super webinar ten o fejkach. No dokładnie, dokładnie tak. Pani Martyna pisze, kiedy będą jakieś konkrety? No Pani Martynko, myślę, że to są konkrety. Bardzo długi wstęp. No wydaje mi się, że mówię konkrety o sztucznej inteligencji. Okej, dobra. No to teraz, drodzy Państwo, czym w ogóle jest chatbot? Chatbot, bo ChatGPT jest przykładem chatbotu. Prawda? No to proszę napisać, jak Państwo rozumieją w ogóle, co to jest chatbot? Jakbyście mieli wytłumaczyć dzieciakom, które uczycie. Czekam na Wasze odpowiedzi. Automatyczna, z góry zaplanowana odpowiedź. Automatyczna odpowiedź, bo ona nie jest z góry zaplanowana. Jednak mamy jednak w chatbocie możliwości, schemat, ok? Automat, który odpowiada na pytania, nie tylko odpowiada na pytania, również robi inne rzeczy. Ok, co jeszcze dalej? Rozmowa z automatem, ok, asystent, rozmowa z botem, który nam odpowiada według schematu. Według schematu, chyba że się napisze dobre prompty. Coś, co czatuje z Tobą, symulując osobę. Robot odpowiadający klientom. Okej, okay, no dobra, to wszystko, drodzy Państwo, jak najbardziej jest prawidłowe. Tak naprawdę chatbot to jest nic innego jak program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z udziałem komputera oczywiście, który, uwaga, bo to jest ważne, replikuje zachowania ludzkie, automatyzując odpowiedzi na powtarzalne pytania. Ja w materiałach też dałam Państwu jakby dokładniejszy opis czatu GPT, tak żebyście też mogli powiedzieć dzieciakom. Natomiast im więcej Państwo będą pracować z czatem GPT, tym bardziej on się też będzie uczył tego, jacy Wy jesteście, czyli jakie treści są dla Was ważne, w jakim stylu ma to być napisane, jaka tematyka Was interesuje. Jeżeli pracujecie z dziećmi, to dla jakich dzieci mają być tworzone materiały. Zatem, drodzy Państwo, to nie jest tylko tak, że to jest jakiś tam asystent głosowy, który odpowiada na pytania, które my zadajemy, ale odpowiada w sposób schematyczny. Nie. Nie odpowiada i właśnie to jest, drodzy Państwo, niezwykłe, ale może też dla Państwa być porażające, dla nas porażające, bo jednak okazuje się, że on może znacznie więcej niż nam się wydaje.
ChatGPT jest oczywiście przykładem chatbotu. Firma OpenAI stworzyła ten ChatGPT jako pierwsza, tak? Natomiast za chwileczkę Google Assistant na pewno będzie miał te same właściwości. Także to jest tylko kwestia czasu, że rzeczywiście jakby będziemy używać tego asystenta i chatboty na każdym absolutnie kroku. Pani Agnieszka pisze, szykujemy sobie Matrix. Pani Agnieszko, lepiej bym chyba tego nie powiedziała. Szykujemy sobie Matrix. Ewelinko, Łukaszom, zapiszcie mi to, dobrze? Czekacie na przykłady. No to super. Bardzo się cieszę. Pani Natalia pisze, początek końca. No właśnie. No to okej, drodzy Państwo, jak możecie wykorzystywać ChatGPT w swojej pracy? No to teraz czekam, drodzy Państwo, na wasze, jak wykorzystujecie na przykład ChatGPT w swojej pracy. Czekam na wasze informacje, czekam na wasze odpowiedzi. Scenariusz, karty pracy, tworzenie zasad, pytania do lektury. Proszę go o scenariusz lekcji na dany temat. Pani Małgosia pisze, bo jeszcze Facebook nie doszedł, nie? Matrix już dawno jest, tylko my zaczynamy go dostrzegać. Cele i metody nauczania, testy, ankiety. Tworzenie ankiet na przykład ewaluacyjnych, czat generuje mi ćwiczenie, tworzenie scenariuszy pracy na godzinę wychowawczą, programy, plany pracy, pytania do gry miejskiej, przemowy, podziękowania. Okay. Scenariusz na Akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej wyszło świetnie. No to teraz, drodzy Państwo, proszę mi powiedzieć, czy... Jeżeli ChatGPT wam coś wygeneruje, tak? Czy te materiały są wiarygodne i na 100% można je wykorzystać w pracy? W sensie w układzie 1:1. Nie, trzeba ciągle sprawdzać. Chat lubi zmyślać. Nie tylko chat lubi zmyślać, drodzy Państwo. On nawet, jak mu zadacie pytanie później, czy to, co napisałeś, jest prawdą, to napisze nie. Nie wskazałeś mi, że musi być prawdą, tak? Trzeba je zweryfikować, nie są wiarygodne. Pani Aga pisze, zawsze poprawiam. Natomiast niewątpliwie on nam, nauczycielom, może bardzo ułatwiać pracę, prawda? I teraz tak, o konspektach lekcji wiecie doskonale, prawda? Że konspekty tworzymy. Tworzymy quizy, tworzymy testy, tak? No i teraz, szanowni Państwo, na przykładzie pracy polonisty dam Państwu kilka przykładów na to, jak wykorzystać i też bardzo ważne, jak pisać prompty, czyli te polecenia, bo tak naprawdę ta siła ChatGPT kryje się w tym, jakie my damy polecenie. Bo jeżeli damy polecenie bardzo proste, to on wyrzuci z siebie bardzo prostą odpowiedź. Im bardziej jakby skomplikowana będzie treść, im bardziej my to polecenie uszczególnimy, tym rzeczywiście będzie ta odpowiedź prawdziwsza. I teraz, drodzy Państwo, ponieważ ja jestem nauczycielem przedmiotów humanistycznych, tak, a nie ścisłych, więc tutaj nie mogę Państwu dać pomysłów na wykorzystywanie go na godzinach fizyki, chemii i tak dalej. Natomiast proszę się, drodzy Państwo, tutaj, jeżeli mamy matematyków, ścisłowców, którzy pracują z czatem GPT, to proszę się tutaj tym dzielić, dobrze? My też, drodzy Państwo, cały czas śledzimy, będziemy robili print screeny, żeby ewentualnie później Państwo na przykład na grupie Klub Nauczyciela podać, bo ja nie jestem jakby osobą kompetentną i nie mogę na przykład zweryfikować, czy on się nie myli, prawda, w jakichś odpowiedziach. Ale szybko się uczy, to jest kwestia czasu, tak. Im bardziej szczegółów podpowiedzi, tym odpowiedź będzie bardziej nam odpowiadać, dokładnie tak. I teraz,
Jeżeli chodzi o zajęcia polonistyczne, ja tutaj będę bazować na Antygonie. Dlaczego? Dlatego, że mój syn w pierwszej klasie liceum teraz czytał Antygonę i to było dla mnie jakby, miałam tę lekturę jakby tak na bieżąco, tak? Dlatego też o niej mówię. Startery opowiadań. Bo drodzy Państwo, nie wystarczy jakby napisać scenariusza, bo on ten scenariusz jednak pisze w sposób taki prosty, taki klasyczny. On nie za bardzo wymyśla coś, na co sami byśmy nie wpadli, prawda? On tylko nam tak naprawdę skraca czas tworzenia tego scenariusza. No bo, drodzy Państwo, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście jest tak, że jak poprosicie go o wymyślenie scenariusza zajęć, to czy rzeczywiście jest tak, że on tworzy coś, na co byście sami nie wpadli? Proszę się podzielić. Pan Paweł pisze na Facebooku, nie myli się, tylko dąży do wyznaczonego celu. Nie obchodzi go, czy odpowiedź jest prawdziwa. Dokładnie. Zadanie wykonał, a to jest dla niego najważniejsze. Nazwali to halucynacją. O super, tu Matrix, halucynacja, muszę sobie to zapisać, bo to są mega... Nie wpadłby na to, drodzy Państwo, nie wpadłby na te odpowiedzi, które teraz macie, nie? To po co prosić, jak sami wiemy? No, na przykład po to, żeby skrócić czas pisania, nie? Raczej, właśnie, pani Asia pisze, raczej nie zrobi tego lepiej niż my, ale zrobi to szybciej. I tu jest to, nie? Że jakby szybciej coś możemy. Ale, drodzy Państwo, możemy go wykorzystać, bo to, co jest bardzo, bardzo ważne, drodzy Państwo, to jest najważniejsze i to trzeba dzieciom cały czas powtarzać. Żaden program internetowy, żadna sztuczna inteligencja tak naprawdę nie jest, uwaga, kreatywna. Nie jest kreatywna, bo kreatywność jest związana z innowacyjnością, a ChatGPT i cała w ogóle sztuczna inteligencja uczy się na podstawie tego, co już było. Tak? Więc jeżeli się uczy na podstawie tego, co już było, no to nie jest innowacyjne. Nic nowego nie powstanie. Natomiast ja zachęcam Państwa do tego, żebyście wykorzystali go w inny sposób, to znaczy, żeby on był waszą pomocą, ale właśnie do celów bardziej kreatywnych, do takiej pracy z uczniami, która będzie bardziej kreatywna, bo wiadomo jest, że jeżeli wy zadacie dzieciom, licealistom można zadawać zadania domowe, prawda? Przynajmniej u mojego syna w szkole są zadania domowe. Straciłam myśl, bo popatrzyłam na wypowiedź na Facebooku. Bo już wiem, już przypomniałam sobie tę myśl. Bo zauważcie, że jeżeli na przykład zadamy dzieciakom, nie, stwórz plan wydarzeń Antygony, czy tam jakiejkolwiek innej lektury, to no co za problem, nie? No on stworzy plan wydarzeń Antygony, nie ma problemu, nie? Wrzucą w ChatGPT, przepiszą albo nawet nie przepiszą. Ale na przykład fajniej wykorzystać to do tego, żeby na przykład takie polecenie podaj przykładowe startery do opowiadań na temat lektury Antygona. Tak? Startery do opowiadań, czyli do tego, żeby oni albo stworzyli jakiś esej na lekcji, albo żeby rozpoczęła się jakaś dyskusja. Tak? Teraz nie wiem, czy Państwo widzą dokładnie, co on tutaj wymyślił. Ja tutaj dałam Państwu takie konkretne przykłady, tak? Więc ja wpisałam podaj przykładowe startery do opowiadań na temat lektury Antygona. Przeczytam Państwu może dwa pierwsze. Wyobraź sobie, że jesteś strażnikiem, który po raz pierwszy odkrywa, że ciało Polinejkesa zostało pochowane. Co czujesz? Jak zareagujesz, wiedząc, jakie konsekwencje mogą spotkać tego, kto pochował ciało? Nie? Czyli zobaczcie, bardziej takie otwierające, nie? Tylko też należy pamiętać, żeby wszystkie analizować, tak? Czy on na pewno nie popełnił żadnego błędu. Drugi pomysł, Antygona stoi przed Kreonem i po raz pierwszy wypowiada słowa: złamałam twoje rozkazy, aby wypełnić prawo bogów. Jak wyglądałoby ich dialog, gdyby Kreon wahał się przed wydaniem wyroku? I teraz znowu musimy zweryfikować, czy na pewno cytat, który tutaj jest, jest cytatem prawdziwym, tak? Bo na przykład może być inne tłumaczenie, które ma inne niż mają dzieciaki. Okej, okay, to też są przykładowe startery opowiadań. Podaj przykładowe startery do opowiadań. O właśnie, bo to jest też ważne, że jeżeli wrzucicie
starter opowiadania do Antygony, no to wam wypluję, to przepraszam, że to że tak powiedziałam kolokwialnie, ale w sumie tak mi się to kojarzy, nie? Że on tak właśnie wypluwa, że to nie jest takie, wiecie, takie kreatywne, nie? Tylko to takie, no wie, jakby jest taka wiedza ogólna, tak, no i on coś tam wymyśli. Pani Ania pisze, nie jest kreatywny, ale potrzebujemy go do pracy kreatywnej, sprzeczność. Dla mnie to nie jest sprzeczność właśnie, że można go wykorzystać w takiej bardziej kreatywnej pracy, w sensie właśnie wiedzieć, jak go wykorzystać. No i teraz podaj przykładowe startery do opowiadań na temat lektury Antygona na poziomie akademickim, tak? I teraz zobaczcie, jak dodałam ten na poziomie akademickim, to już inaczej brzmią te startery. Przeczytam pierwszy. W obliczu postępującej tyranii Kreon zyskuje coraz więcej władzy, lecz stopniowo zatraca swój moralny kompas. Napisz opowiadanie, które eksploruje jego wewnętrzny monolog w ostatnich chwilach przed spotkaniem z Antygoną. Jak argumentuje przed samym sobą konieczność złamania zasad boskich w imię porządku politycznego? Nie? No, jakby całkiem nieźle to jest sformułowane. Kolejna rzecz, karta pracy ucznia, doskonale wiecie, nie? Że karty pracy ucznia można stworzyć, znowu bardzo, bardzo trzeba sprawdzać, bo popełnia mnóstwo błędów, ale jednak jakby coś wymyśla, mamy jakąś, jakby przyspiesza naszą pracę, bo tak to trzeba nazwać, nie? No i test, i też w zależności od poziomu. To, co jest ciekawe, to to, że rzeczywiście może napisać test na różnych poziomach, na poziomie podstawowym i na poziomie zaawansowanym i też wpisując odpowiednie prompty, czyli odpowiednie polecenia, może wymyśleć inne te. No to teraz, drodzy Państwo, ci, którzy jeszcze nie korzystali z czata GPT, bardzo Was proszę, weźcie teraz do ręki swoje smartfony, otwórzcie sobie czat GPT, mam nadzieję, że się zalogowaliście, jeśli nie, to otwórzcie sobie na tym, na Waszym komputerze i wrzućcie mu, żeby wymyślił scenariusz zajęć do jakiegoś Waszego przedmiotu, albo na przykład, dla przykładu, możemy tutaj to zrobić, tylko proszę mi podać jakiś przykład, proszę Państwa może na GetResponse, jakiś przykład scenariusza, dobra, w sensie jakiś przykład tematu na zajęcia na przykład z jakiegoś przedmiotu ścisłego. Spróbujemy wpisać i osoba, która to wymyśli, zweryfikuje, czy to jest odpowiednie, dobra? To ja czekam na GetResponse o jakiś temat scenariusza zajęć. Mam nadzieję, że widzą Państwo teraz ten, otworzyłam swój czat, czekam na jakieś pytania. Powiem Państwu od razu, że ja mam czata GPT 4.0, czyli tą płatną wersję, ale jakby większość materiałów, o których dzisiaj będziemy mówić, będzie dostępna również dla tej bezpłatnej wersji. Ja czekam na jakiś scenariusz, drodzy Państwo, czekam na jakiś temat. Ale ja nie chcę o emocjach, tylko ja chcę jakiś ścisły, żeby jakiś ścisłowiec dał temat. Nie mamy żadnych ścisłowców na webinarze, oni tak dobrze znają czat GPT, albo nie korzystają, albo nie wiem, scenariusz o budowie kości. No dobra, no to okej, no to ja napiszę. Napisz scenariusz o budowie kości. Oto scenariusz dotyczący budowy kości do realizacji z dziećmi w wieku 10 do 12, nie? Nie wiem, dla tych z Państwa, którzy nie korzystali nigdy z czatu GPT, ja w ogóle jestem ciekawa, czy w ogóle jest to jakaś osoba, nie? Która nigdy nie korzystała z czatu GPT. Proszę zobaczyć, jak szybko pisze ten scenariusz, nie? Mamy scenariusz, mamy grupę wiekową, czas trwania, cele zajęć. Ja, drodzy Państwo, o, Pani Edytka, ja nie korzystałam. No właśnie, Pani Edytko, bo jakby też dla mnie było ważne, to jest pierwszy webinar o czacie GPT, dla mnie było ważne, żeby te osoby również, które nigdy nie korzystały, żeby widziały, na czym to polega, prawda? Więc mamy scenariusz, mamy przebieg zajęć, wprowadzenie, później budowa kości. I teraz kto prosił o tą budowę kości? Jakie to było imię? Czekajcie. Ewelinko, podaj mi proszę, kto prosił o budowę kości, bo chciałam, żeby ta osoba powiedziała, czy to jest ok, nie? Że nauczyciel pokazuje ilustrację przekroju kości, na przykład kości długiej i omawia jej główne części.
okostna, istota zbita, istota gąbczasta, szpik kostny. Nie wiem, drodzy Państwo, nie mogę tego zweryfikować, czy to jest prawidłowe. Okej, no dobra, to patrzę na jakieś inne. To mamy tutaj, budowę kości. Co tam było? Metody obsługi klienta w gastronomii. Ale czy to ma być scenariusz? Dobra, okej. Scenariusz, napisz, okej, napisz scenariusz zajęć o obsłudze klienta w gastronomii. No to pisze. Oto scenariusz. Czekajcie, bo on pisze: skierowany do uczniów szkół średnich, którzy chcą lepiej zrozumieć podstawy pracy w tej branży. Zobaczcie, on od razu wie, gdzie taki scenariusz powinien być, nie? Na jakich zajęciach. Pani Ewa pisze: dobrze opracowane, czyli ja rozumiem, że pani też jest biolożką i wie o tym, że ten scenariusz był dobry. Okej. Okej. Dobra, a teraz tak. No dobra, mamy tutaj ten scenariusz o tej profesjonalna obsługa klienta, w tym nawet mamy środki dydaktyczne, wprowadzenia. O, mamy tutaj, zobaczcie, symulacja pracy w restauracji, scenki, 20 minut. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, rozdaje im karty scenariuszy z sytuacjami, które mogą się zdarzyć. Na przykład klient nie jest zadowolony z jakości jedzenia, klient ma pytanie dotyczące alergenów w potrawach, klient prosi o rekomendację dania, klient jest niezadowolony z czasu oczekiwania na zamówienie. No właśnie, teraz w sumie dobry przykład, bo zobaczcie, mamy taki scenariusz, ale tak naprawdę nie wiemy, jak przeprowadzić to ćwiczenie, nie? Tą symulacja pracy w restauracji scenki, to znaczy, co oni dokładnie mają robić. I wtedy kopiujemy sobie to, czyli ten punkt, nie? Kopiujemy sobie i kopiuj i prosimy go, opisz dokładnie, jak ma wyglądać to ćwiczenie. No i wrzucam tutaj mu klej i zobaczymy, co wypluje. Opisz dokładnie, dokładny opis ćwiczenia, symulacja pracy w restauracji. Cel ćwiczenia, uczniowie to wiemy. Podział na grupy i wyjaśnienie zadania. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, najlepiej po 3-4 osoby, aby każda grupa mogła obserwować odgrywaną scenkę i udzielać informacji zwrotnej. Wyjaśnia uczniom, że ich zadaniem będzie odegranie scenek związanych z różnymi sytuacjami w restauracji, wcielając się w rolę kelnera i klienta. Pozostali członkowie grupy będą obserwować i później wspólnie omawiać. Przydzielenie kart scenariuszy. Każda grupa losuje lub otrzymuje kartę scenariusza z opisem sytuacji, która może się zdarzyć w restauracji. Przykładowe karty. Sytuacja pierwsza. Niezadowolony klient. Opis. Klient jest niezadowolony z jakości jedzenia. Uważa, że danie jest zbyt zimne i żąda jego wymiany. Kelner ma za zadanie uspokoić klienta, wyjaśnić sytuację i zaproponować rozwiązanie. No dobra, ja jestem, słuchajcie, ja w ogóle nie wiem nic o tym, jak można by było zareagować. No to tutaj znowu kopiuję tą sytuację pierwszą, niezadowolony klient, i teraz napiszę mu jakie pytanie. Czekajcie, jak mam postąpić, albo jak kelner ma postąpić w tej sytuacji? Wrzucam. No i zobaczymy. W sytuacji, w której klient nie jest niezadowolony z jakości jedzenia i uważa, że danie jest zbyt zimne, kelner powinien postępować w następujący sposób. Krok pierwszy: zachowanie spokoju i uśmiechu. Krok drugi: uważne wysłuchanie klienta. Krok trzeci: przeprosiny za niedogodność. No po prostu nie wiem, jak się to. Proszę powiedzieć, to osoba, która wymyśliła ten temat, czy to jest okej, nie? Tak, żaden problem, można poprosić o rozwinięcie poszczególnych działów. Tak, czyli można się jakby tym bawić, nie? Tylko teraz tak, ktoś mi tam zapytał wcześniej, jaka jest różnica między bezpłatnym a płatnym czatem GPT. Różnica jest taka, że też taka, również taka, że w bezpłatnej wersji ta liczba promptów, które wprowadzacie, jest ograniczona. Czyli tam jest ileś poleceń, ilość pytań na dzień, tak? Czyli jasne, że sobie możecie to rozwijać, 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 ale jednak w pewnym momencie on może wam powiedzieć: wykorzystałeś limit poleceń, wróć jutro, tak? Tam też było coś o emocjach, tak? I ktoś napisał, że nie można napisać zajęć o emocjach.
No to w sumie czemu nie? Zaraz do tego dojdziemy, dobra? Państwo pozwolą, że za chwileczkę do tego wyjdziemy. Więc scenariusze mamy. Scenariusze są oczywiste i teraz myślę tak. Mam kole... Czekajcie, bo czytam panią Natalię. Mam koleżankę, która potrafi nawet pokłócić się z czatem GPT. Grunt to odpowiednie formułowanie poleceń. No tak, jeszcze drodzy Państwo, ja mówię tym, którzy są z nami, którzy są po raz pierwszy, tak? Po raz pierwszy, w sensie po raz pierwszy widzą czata GPT, to pokażę Państwu jeszcze inną rzecz, która jest ciekawa, ale może być też przerażająca. Biorę do ręki mój telefon, w którym również mam czata, tak? W którym również mam czata GPT. I wystarczy, otwierając czata GPT, również tą wersję podstawową, wystarczy kliknąć w mikrofon, tylko najpierw ja muszę się zastanowić, jakie chcę zadać pytanie. Może tak. Wiem, słuchajcie, zadam mu takie pytanie. Uwaga, uwaga. W którym roku Joanna Zabłocka-Skorek dostała Oscara i za jaki film? Zatrzymuję nagrywanie. Ciekawe, co odpowie. Dobra. I teraz mam nadzieję, że szybko to zobaczycie, nie? Czekajcie. Na razie nie widać. Na razie nie widać odpowiedzi. Bo myślałam, że on od razu, wiecie co? Że on od razu, ale on. O, czekajcie. Nie, tak szybko wam się nie pojawi. Widzicie cały czas? Tak, widzicie. Ale jeszcze, ale tak szybko się nie przekonwertował, wiecie? Żebyście go zobaczyli tutaj na ekranie moim, tym, który Państwu udostępniam. Jesteście ciekawi, co pisał? Uwaga. Joanna Zabłocka-Skorek nie otrzymała Oscara. Jest specjalistką w dziedzinie edukacji medialnej, filmoznawczynią oraz prezeską Fundacji Kinoszkoła, jednak nie jest laureatką Nagrody Akademii Filmowej. Szkoda, nie? Czekajcie, bo pojawił się tutaj. O. Czyli jak widzicie, można też mu głosowo zadawać informacje. Zatem w ogóle się nie dziwi tej pani, która napisała, że jej koleżanka się kłóci z czatem GPT, bo ja też mogłabym się pokłócić, nie? Dobra. Okej. To idziemy dalej. A, jak formułować polecenie, żeby została wygenerowana taka fajna grafika reklamująca dzisiejsze spotkanie? Ha, ha, ha. Nie powiem. Proszę pani Agnieszko zadać pytanie czatowi GPT. Jak sformułować polecenie, żeby została wygenerowana taka fajna grafika reklamująca webinar czatu GPT Fundacji Filmowej Kinoszkoła? Ciekawe, co pani odpowie, bo mi to pewnie odpowie różne rzeczy, bo już wiecie, się nauczył mnie trochę, nie? Ale powiem pani, oczywiście, że pani powiem. Czekajcie, bo teraz widzicie mnie, a musicie widzieć, a chciałabym, żebyście widzieli prezentację, nie? Dobra, więc to jest jedna rzecz. Szkoda, że nie dostałam Oscara, może kiedyś. Czekajcie, gdzie byliście? Mamy tutaj test poziom. No i już niestety po prostu, drodzy Państwo, co to jest? Albo kto to jest? W ogóle, czekajcie, wy widzicie teraz prezentację, czy widzicie czat GPT? Bo w sumie to nie wiem. Pani Agnieszka Kondraczuk pisze, pani. Nie, to nie jestem ja. Chyba pani nie. Prowadząca w nowej wersji. Nie, nie, drodzy państwo. Ale bardzo się cieszę, że jakieś takie minimalne podobieństwo widzicie. Nie, szanowni państwo. Ja w marzeniach, pani Asia pisze. Ale pięknie. Ale rzeczywiście, powiem wam, no, to jest kobieta. Oczywiście, że to jest Antygona, tak? Idealna kobieta według czasu. Nie, ja mu zadałam polecenie, wpisałam mu. Dokładnie było takie polecenie. Szkoda, że go nie napisałam tego polecenia, bo tak naprawdę to chciałam wam zadać zagadkę, no ale to już jakby chyba za prosta ta zagadka. Polecenie było takie. Na podstawie dramatu Antygona stwórz wizerunek Antygony, głównej bohaterki. No i on wypluł coś takiego. Nie? I teraz zobaczcie, że możecie tak, możecie to wykorzystać na pracy z uczniami, czyli w sensie na przykład wygenerować tą grafikę, ale też, do czego was w ogóle serdecznie namawiam, przecież wy możecie korzystać z czatu GPT na lekcjach, wykorzystywać go zresztą dokładnie w ten sposób, z wykorzystaniem czatu GPT ja wam zrobiłam te scenariusze, tak? Czyli nie to, że udajemy, że my nie korzystamy z czatu GPT i tworzymy scenariusze i tak dalej, ale tak naprawdę nikt o tym nie wie. Nie, właśnie
możemy razem z dzieciakami pracować z czatem GPT na lekcji. No wystarczy, że zrobicie tak jak ja teraz, nie? Czyli komputer, rzutnik z wyświetleniem tego, co ten, no i wpisujecie na czacie. I zobaczcie, jak możecie fajnie zrobić zajęcia i sprawdzić lekturę, tekst lektury, bo wtedy bierzecie, Wojtuś, chodź no tutaj i mówisz tak. Czekajcie, i tak. No to zadaj jakieś pytanie, to poproś czat GPT o to, żeby wygenerował wizerunek jakiejś postaci, tylko podaj 5 cech charakterystycznych tej postaci. Ha? Wymaga, nie? Przeczytania lektury. Nawet może to chyba jest nawet więcej niż przeczytanie tylko skryptu, nie? Z tego, jak to się mówi, ściągi z lektury, prawda? Wymaga, więc zobaczcie, możecie w ten sposób zweryfikować, czy uczeń przeczytał lekturę, tak? No bo stworzenie po prostu na podstawie dramatu Sofoklesa stwórz, nie, ale jeżeli powiecie, że na przykład, że uczeń ma podać konkretne cechy i na przykład nie zdradzać, jaki to jest tytuł powieści czy tytuł dramatu, no to chat GPT jakby da odpowiednie informacje. Jak zainstalować czat w komputerze Windows, ponieważ nie mogę znać tego czata niepłatnego. Korzystam z telefony. Normalnie, drodzy Państwo, normalnie trzeba się zalogować. Zalogować i on tam pisze, że albo przez Google, albo przez tam chyba hasło. Normalnie się Państwo logują, jak na każdej innej stronie. Trzeba się po prostu zalogować, tak? Wiadomo, trzeba zostawić swoje dane. Streszczenia też oczywiście, no wiadomo, że streszczenia książek, tylko trzeba naprawdę weryfikować, nie? A teraz, no też jest tutaj, mam kolejną Antygonę, a teraz zobaczcie, teraz wprowadziłam inne polecenie, na przykładzie dramatu Sofoklesa, stwórz wizerunek Antygony współczesnej Antygony. No i teraz jak myślicie, jaka ta będzie ta współczesna Antygona? Pani Małgosia pisze, a znacie program, który generuje obraz, który wygląda jak malowanie akwarelką? Pani Małgosiu, jak sobie zapiszę, zaraz to zrobimy, akwarelka. No. Jak będzie wyglądała ta Antygona? Czekam na odpowiedzi. Współczesna Antygona. Jak myślicie? Zasady społeczności nie wygeneruje otyłej kobiety, ale z otyłym mężczyzną nie ma problemu. Zaraz sprawdzimy. Nigdy nie prosiłam o otyłą kobietę. Dobra, z tatuażami rzęski zrobione. Dobra. Właśnie wpisałam, żeby zrobił plakat na 13 grudnia. O, pani Agnieszko, może pani tutaj wpisać. Uwaga, Antygona współcześnie według sztucznej inteligencji. Gotka, nie? Gotka. No dobra, czekajcie, no to żeby nie być gołosłownym, dajcie mi przykład, czekajcie, wejdę sobie znowu do czatu. Ta postać jest fajna, spróbujmy, Jezus, gdzie jest ten czat tutaj, udostępnienie ekranu. Widzicie czat? Widzicie? Tak pomyślałam, że coś na podobieństwo emo, dokładnie. O, wow, no. Dobra, to teraz słuchajcie, to teraz widzicie mój czat, nie? No i teraz, jak się prosto to robi? To wam powiedziałam przed chwileczką, wracamy do tej akwareli, tak? No to napiszemy jakąś inną postać literacką, damy. Okej, na podstawie tekstu Akademia pana Kleksa stwórz grafikę głównej postać. Uwaga, mieli. Wokulskiego miałam stworzyć. O dobra, no to Wokulski będzie następny. Wokulski, czekajcie, muszę sobie zapisać. Zaraz mi braknie miejsc na tym moim zapisywaniu, ale dobra. Czekajcie, bo on mieli. Czy to jest wersja damowa, czy zaawansowana? Ta, na której ja korzystam, to jest wersja premium. Również dlatego, żeby Państwu móc pokazać wszystkie punkty, jakie będziecie chcieli, nie? Grafika pana Kleksa. Jak Wam się podoba pan Kleks?
I to i jeszcze tak napisał, oto ilustracja postaci pana Kleksa, przedstawiająca jego barwną i magiczną naturę, jak opisano w Akademii pana Kleksa. Mam nadzieję, że oddaje ducha tej fascynującej postaci. Mamy Akademię pana Kleksa. Jakbyście się przyjrzeli bliżej, to co jest wokół niego, te literki, one bardzo często są casualowe i bardzo często on popełnia błędy. Zatem jak popełni błędy w jakiejś grafice, w sensie liternictwa, to warto mu powiedzieć, żeby poprawił. Ale teraz zróbmy inaczej. Stwórz fotograficzną wersję tej postaci. Dlaczego czat mi pisze, że nie może stworzyć grafiki, tylko może opisać bohatera? Dlaczego, że nie jestem zalogowana? No, podejrzewam, że dlatego, że nie jest pani zalogowana. To jest jednak sztuczna inteligencja. Musi też w jakiś sposób weryfikować, kim pani jest. Na tym polega sztuczna inteligencja. Tak wygląda. Czat, nie? Czat. Tak, ilość jest tak, w tej bezpłatnej wersji ilość poleceń jest ograniczona. Nie możecie zrobić tak jak ja dzisiaj, no bo ten. O, Jagienka z Krzyżaków. No dobra, dajemy Jagienkę z Krzyżaków, dobra. Jak wygląda. Ja, w ogóle takie widzicie, casualowe pytanie, znaczy nie casual, tylko takie proste na pytanie. Jak wygląda Jagienka z Krzyżaków? Jagienka ze Zgorzelic to jedna z głównych postaci kobiecych w powieści Krzyżacy ble, 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 ble. I zobaczcie, ja nie dałam odpowiedniego prompta. Widzicie? On teraz zrobił opis. No to teraz prompt. Stwórz ilustrację przedstawiającą Jagienkę z Krzyżaków. I teraz będzie ta magia. I to odpowiedź na pytanie, albo nie, za chwilę. Najpierw takie proste, nie? Stwórz ilustrację przedstawiającą Jagienkę z Krzyżaków. Napisałam ilustrację. Ilustrację, nie? Czy w bezpłatnej wersji można tworzyć obrazy? Można. Jak najbardziej można. Ilość promptów będzie ograniczona, nie? Ale można, jak najbardziej. Wyszła mi podobna Antygona, tylko w białej sukience. Oczywiście, że tak, bo przecież on ma pewne określone dane, prawda? Które są. Ile kosztuje wersja premium? Wydaje mi się, że ja płacę 99 zł miesięcznie, co nie jest mało, nie? No. Ładna, no pewnie. A teraz zróbmy tak. Polećmy trochę z tym. I uwaga, uwaga. Pokażę Wam, jak tworzyć grafiki bardziej kreatywne. Stwórz obraz Jagienki w stylu Picassa. Albo nie, w stylu kubistycznym, bo on Picassa nie zrobi. Kubistycznym. Nie zrobi Picassa dlatego, że będzie mówił, że są prawa autorskie. I nie stworzy z Picassem, tylko trzeba napisać w konkretnym stylu, nie? Czyli w stylu kubistycznym. Uwaga! Ja jestem ciekawa. No trzeba mieć konto, tak, trzeba mieć konto, żeby mieć czat GPT. Znaczy trzeba się zalogować po prostu, tak jak wszędzie się logujemy, nie? No. Uwaga, jesteście ciekawi, jak wygląda Jagienka w wersji kubistycznej? Bo ja jestem. Wow. No. No. Nie do końca, a to jest Picasso, nie? To znaczy, to nie do końca jest styl kubistyczny. On po prostu, wiecie, podzielił postać na kwadraty i zarysował niektóre. To jakby widzicie, to nie jest tak, że można, nie? Ale tam ktoś prosił o akwarelę, czyli stwórz grafikę przedstawiającą Jagienkę. I teraz jakby to zrobić, stwórz grafikę przedstawiającą Jagienkę. Obraz ma być utrzymany, ma być namalowany akwarelami. Akwarelami. Albo obraz ma wyglądać
tak, jakby był namalowany akwarelami. Okej, okay, dajemy. Do kubizmu jeszcze daleko. No tak, pani Zenobio, tak, do kubizmu to było daleko. Jakaś taka zła, no czad. No tak, no widzicie, można się bawić, nie? Tym bardziej można też się bawić z uczniami, jakby wprowadzając. A to tylko na polskim, a podejrzewam, że na wszystkich innych przedmiotach. Tak wygląda. Czy pani, która pytała o akwarele, jest usatysfakcjonowana? Jeśli nie, to proszę. I teraz zróbmy tak, że pan Robert czy Rafał, przepraszam, Paweł, chyba pan Paweł zapytał, czy można wygenerować otyłą osobę. No to zapytamy. Stwórz obraz prezentujący Jagienkę z bardzo dużą nadwagą. Zobaczmy. Mogę stworzyć grafikę przedstawiającą Jagienkę z różnorodnymi cechami fizycznymi, ale staram się podchodzić do takich tematów z wrażliwością i szacunkiem, zwłaszcza, że różnorodność ciał jest naturalnym aspektem ludzkiego życia. Jak chciałbyś, żeby wyglądała ta ilustracja i jakie elementy miały być szczególnie podkreślone w jej wyglądzie i charakterze? Napiszę. Bardzo szerokie biodra. Bardzo szerokie biodra. Zobaczymy, co wypluje. Zobaczymy i zaraz będziemy przechodzić dalej. O, w rubensowskim stylu, no można by było. Czekamy, nie? Czekamy, bo coś. Jejku. No tak sobie Jagienki nie. Oto ilustracja Jagienki uwzględniająca szerokie biodra, tradycyjne średniowieczne ubranie, które podkreśla jej postać. Mam nadzieję, że ta interpretacja spełnia twoje oczekiwania. Po liftingu, no. Widzicie, no, jakby można. Dobra, przechodzimy dalej. Macie jeszcze jakieś pytania? No to stworzy mężczyznę grubego? No stworzy, no, tylko trzeba mu dokładnie napisać, o co chodzi, nie? Okej, wracamy do prezentacji, ale się dzisiaj umawia po prostu na tych zajęciach. Naprawdę. Pomoc w korekcie i edytowaniu tekstów. No, słuchajcie, jeżeli uczniowie piszą jakieś prace na kompie, nie, to można, ale też wiem, że są programy, w sumie nie sprawdzałam, czy ChatGPT jest w stanie przerobić tekst pisany. Myślę, że tak, ale nie zrobi tego dokładnie, ale nie sprawdzałam tego, nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ale na przykład zobaczcie, znalazłam na stronie bryk.pl opis Antygona i Kreon jako bohaterowie tragiczni, rozprawka i tą rozprawkę wrzuciłam do ChatGPT i on ją, przepraszam, zredagował, bo słuchajcie, jak ktoś siedzi w czacie GPT i jakby często prosi o różne jakby wypowiedzi, tak, to już niekiedy widać, że czat GPT ma specyficzny styl, tak, pisania, że tam jest jakby mało takich cech indywidualnych, no bo przecież każda osoba ma indywidualny sposób mówienia, indywidualny sposób pisania, prawda, więc jak znacie już swoich uczniów, no to jesteście w stanie rozpoznać, czy to jest napisane przez czat GPT, czy to jest napisane przez danego ucznia, prawda, no bo jeżeli uczeń napisze wam, w tragedii Antygona autorstwa Sofoklesa przedstawiony został konflikt dwóch równorzędnych racji. Antygona, która kierując się miłością i obowiązkiem wobec rodziny zrobiła wszystko, aby pochować swojego brata, mimo że ten zdradził ojczyznę, a zgodnie z rozkazem władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku. To jest jedno zdanie, nie? No to który z uczniów wam tak napisze? No może niewielu, prawda? No, więc to od razu widać takie rzeczy. Pomoc w przygotowaniu analizy tekstów literackich też na polski się przydaje. Zobaczcie, napisałam mu takiego prompta. Dokonaj analizy motywów w Antygonie i omów ich znaczenie w kontekście kulturowym i społecznym antyku, aby pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu epoki. Nie? Czyli chciałam, żeby on dokonał analizu tych motywów, które wskazują, które są charakterystyczne dla antyku. Nie? No i on napisał analiza motywów Antygonie Sofoklesa oraz ich znaczenie w kontekście kulturowym i społecznym antyku. Antygona to jedno z najważniejszych dzieł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pierwszy punkt, motyw konfliktu między prawem ludzkim a boskim.
Nie? To to jest tak. Pomoc w tworzeniu notatek i streszczeń, to wiadomo. Plan wydarzeń w Antygonie może wyglądać tak. Można zrobić, żeby to napisał na przykład w 15 punktach, można, żeby dokładnie opisał każdy punkt. Czy czat jest w stanie wyszukać i sprawdzić, czy dana praca jest skopiowana z internetu? Wie Pani co, nie musi być do tego czat potrzebny, bo wystarczy, że Pani wytnie, ja tak robiłam z uczniami, nie, że wycinałam, jakieś konkretne zdanie casualowe, albo takie, że na przykład trzy zdania ostatnie jednego, kropkę i trzy zdania kolejnego, wrzucałam to zdanie do Google i wyrzucało mi tekst, który napisał. Natomiast, drodzy Państwo, nie ma sensu zadawania uczniom prac plastycznych, prac pisemnych, bo powiedzcie mi, no, czy mając takie narzędzie, jakim jest ChatGPT, oni z niego nie skorzystają? No, ci mądrzejsi może nie skorzystają, którzy chcą się uczyć, no ale no po prostu wiecie, nie? Wystarczy w opisie Antygony wspomnieć, by zdania były krótkie. Tak, tak, możliwe. Moment. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nauczyciel na ten moment może rozróżnić wypracowanie AI od wypracowania ucznia. Wystarczy, że uczeń wygra kilka swoich wypracowań, a AI nauczy się jego stylu. No, dlatego ja proponuję, żeby nie zadawać uczniom pisania w domu, no bo po co, nie? Jakby po co to robić, skoro można nie mieć pewności, w sensie po co sobie utrudniać życie, nie? Że można z niego skorzystać w inny sposób na lekcjach. Myślę, że tutaj daję Wam mnóstwo różnych przykładów. O, prezentacja mi zjadła literki. Widzicie, że ona nie jest wygenerowana przez ChatGPT, tak? Bo jest błąd, bo to ja napisałam, człowiek mylący się. Tworzenie materiałów do różnicowania zadań dostosowanych do różnych, oczywiście, różnych poziomów odbiorczych, nie? Okej. No to teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do tego, w jaki sposób możemy wykorzystać ChatGPT dla wychowawcy, w sensie na godzinę, bo to jest tak, pamiętajcie, że te scenariusze, które dla Was przygotowałam, one są na godzinę wychowawczą, zresztą jak ktoś z Was już je nabył, to proszę napiszcie, dobra, czy Wam się podobają, czy nie, czy w ogóle macie czas teraz, siedząc na warsztacie, na webinarze, sprawdzić, ale napiszcie proszę, czy uważacie, bo wiecie, niektórzy mogą się krępować, krygować, czy to będzie na pewno dobrze napisane, czy nie, nie? Więc scenariusze, pamiętajcie, są, jest tak naprawdę 8 scenariuszy, po 2 dla każdej grupy wiekowej. Klas 1, 3, 4, 6, 7, 8 i szkół ponadpodstawowych. To jest scenariusz pod tytułem plusy i minusy sztucznej inteligencji, na przykład ChatGPT. Z wykorzystaniem ChatGPT konkretnie na lekcjach. Dobra. No to, drodzy Państwo, zaczynamy, nie? I teraz ja sobie tak pomyślałam, że jak ja jako wychowawca mogłabym wykorzystać ChatGPT w taki sposób, że rzeczywiście mi pomógł w pracy, ale żeby to nie było, wiecie, żeby to było jednak bardziej kreatywne, bardziej zindywidualizowane. I na przykład ja sobie pomyślałam, że można by było w ten sposób, jak zaczynacie lekcję z nową klasą, nie, to może warto napisać taki list powitalny, nie, dla każdego ucznia. Inny list, no to zobaczcie, samo stworzenie 30 listów może być trudne, ale też słuchajcie, powitalny to jedno, ale zobaczcie, jak możecie fajnie zakończyć rok szkolny jako wychowawcy, nie? Wystarczy, że wpiszecie, no wiadomo, że to będzie bardzo dużo promptów na płatnej wersji, na bezpłatnej wersji tego nie zrobicie w jeden dzień, w jeden wieczór, tylko to będzie trzeba jednak poświęcić trochę czasu, ale i tak mniej niż pisanie tych listów pożegnalnych, tylko na przykład dla każdego ucznia wybierzcie po 10 cech, nie? Może nie cech, tylko za co na przykład macie wdzięczność wobec tego ucznia w tym roku, nie? Czyli na przykład dziękuję Ci za to, że to i to, nie? Czyli wpisujecie mu na przykład te 10 punktów wdzięczności i prosicie, żeby ChatGPT wygenerował Wam list pożegnalny do Oliwii, wykorzystując te 10 punktów wdzięczności, nie? No i on
jakby na pewno stworzy Wam fajne dzieło i też na przykład możecie powiedzieć, żeby to było na przykład językiem łatwiejszym albo trudniejszym, w zależności od poziomu, tak? Więc to trochę potrwa, ale on po czasie się nauczy tego, na co Wam zależy. Najwięcej czasu zajęło pisanie tego własnoręcznie piórem na papeterii. Tak, Pani Kasiu, ja też bym tak zrobiła, ja bym poprosiła go o wygenerowanie, a następnie pięknie wykaligrafowała na papeterii, ale nie jestem wychowawcą, jeszcze tego nie robiłam. Scenariusz zajęć, na przykład integracyjnych, tak? I teraz też bardzo ważne, jak napiszecie te prompty, bo na przykład dla małych dzieci, jak napiszecie tylko, napisz scenariusz zajęć integracyjnych dla dzieci w wieku 1-3, to on Wam wyrzuci zupełnie matrycowy, taki wiecie, zwyczajny scenariusz, ale jak na przykład się na czymś konkretnym chcecie skupić, jak na przykład napiszecie, że na przykład, żeby były jakieś zabawy ruchowe, no to on wymyśli, nie? Oczywiście to nie będzie coś po prostu z kosmosu wziętego, niesamowitego, ale jednak trochę Wam czasu dzięki temu oszczędzi. No i teraz, pytały Panie o zajęcia, o emocjach, czy można, że przecież nie można, bo sztuczna inteligencja nie ma emocji, uczy się emocji od nas, uczy się i to bardzo się uczy. Zresztą zobaczcie, jak napisał przed chwilą, jak go prosiłam, żeby stworzył otyłą jagienkę, tak? Jagienkę z nadwagą, to napisał, że on by chciał jednak, żeby była różnorodność, że wszystkie ciała są różne i tak dalej, i tak dalej. On jest tego nauczony, tej poprawności politycznej, nie? On, i odpowie Wam tak jak ten. Natomiast zobaczcie, jak fajnie możecie wygenerować, właśnie macie zajęcia o emocjach, robicie zajęcia o emocjach, możecie najpierw na przykład przygotować swoje własne grafiki. Ta grafika po lewej, czyli pierwsza, to jest grafika wygenerowana na zajęcia dla klas 7-8, tak? A ta druga, to już poprosiłam o grafikę dla przedszkolaków. To jest grafika dotycząca smutku, z jednej strony dla starszych uczniów, z drugiej strony dla młodszych uczniów. Ale zobaczcie, że podobnie możecie ten czat wykorzystać na lekcjach, prosząc uczniów, żeby właśnie wpisali, żeby stworzyli grafikę danej emocji, ale wpisując swoje własne odczucia, czyli jak się czują w tej emocji, co jest dla nich trudnego w tej emocji. Wtedy ten czat też wygeneruje odpowiednią grafikę. To już jest, wiecie, to jest bardziej ciekawe dla dzieciaków, widzą, że coś się dzieje, nie? Że mogą się zaangażować też emocjonalnie w cały ten proces. Nie wiem, jak Wam się podoba ten pomysł, ja uważam, że jest całkiem niezły. Okej. Zajęcie o emocjach. O, historia. Zobaczcie. Scenariusz zajęć o emocjach to jest jedna rzecz, nie? Że może tam wymyśleć. Tylko tak jak mówię, on nie będzie jakby bardzo, bardzo kreatywny, nie? Ale już sobie tak pomyślałam, że jak już na przykład jak pracuję z małymi dziećmi, no to oprócz tego, że z nimi rozmawiam o emocjach, to też niekiedy brakuje mi właśnie tego, żeby oni się mogli w coś emocjonalnie zaangażować. I jasne, że w sieci jest bardzo, bardzo dużo bajek terapeutycznych, nie? Tylko tak. I też mam mnóstwo książek z bajkami terapeutycznymi, mnóstwo. Ale zobaczcie, na przykład niekiedy te bajki terapeutyczne, które macie, do których macie dostęp, albo które macie właśnie w książkach, na przykład są na 4 strony, tak? I to już jest taka długa historia, że jakby dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby ją przeczytać. Dlatego na przykład można poprosić ChatGPT, żeby stworzył jakąś historię, tak wymyśloną o jakiejś trudnej emocji. I zobaczcie, ja go poprosiłam, żeby stworzył historię, żeby stworzył opowiadanie, a historię, którą przeczytam dzieciom. Ja wpisałam dokładnie taki prompt, nie? Taki dokładnie, że przygotowywuję się do zajęć z dziećmi w klasach 7 do 9, w wieku 7 do 9. Proszę, stwórz krótkie opowiadanie na temat smutku dla dzieci w tym wieku. Nie? I on wymyślił historia smutek misia tatka i czekajcie, bo ja mam słaby wzrok i nie widzę. Pewnego dnia mały miś Tadek wrócił do swojego leśnego domku z opuszczonymi uszkami i smutną minką. Jego najlepszy przyjaciel zajączek Zyzio zauważył to od razu i podszedł do niego. Nie? Czyli ten. Natomiast można też poprosić go o to, żeby stworzył taką historię dla starszych uczniów, prawda? Żeby to nie była, wiadomo, że nie przeczytamy starszym uczniom historii o misiu tatku. Okej. O, pani Edyta pisze, ja nie jestem zadowolona z darmowej wersji, bo to, co generuje mi SI, jest bez sensu. Na przykład wiersz rymowany o nauczycielu, na przykład
W klasie pierwszej uczy nas pani, z każdej lekcji do wielkiej odskoczni. Czytamy bajki, piszemy literaki, z niej nie ma smutków, są takie same uśmiechy. Na matematyce dodajemy, odejmujemy, pani Basia pomaga, zamiast siemy. Dobra, pani Edytko, to jest ciekawy przykład. Czyli to pani powiedziała, że pani wpisała, a jakiego prompta pani napisała, pani Edytko? Jakie polecenie pani dała na temat tego wiersza? Że pani taki wiersz wygenerował. Zaraz zobaczymy, wrócimy do tego i zobaczymy. Większość z was, nie? Pisze, nie, to znaczy, no, myślę, że większość z was musi zrobić jakieś akademię, więc można sprawdzić. Dobra, jesteśmy, widzicie mojego czata. Jaki to jest prompt? Pani Edytko, co pani wpisała, proszę powiedzieć? Okej, okay, no dobra. No trudno też, żeby on napisał, bo pani napisała, że wiersz rymowany o nauczycielu. No, nie dała pani informacji, dla jakiej to ma być grupy odbiorczej i też nie za bardzo wiemy o, nie za bardzo on wie, o kim tak naprawdę ma pisać, tylko pisze stereotypowo, nie? Czyli na matematyce dodajemy, odejmujemy. Pani Basia pomaga zamiast coś tam, nie? Że rzeczywiście też ma błędy. Ale może słuchajcie, zróbmy tak. Okej. Okay. To ja poproszę, znowu ta Antygona niech będzie, okej? Okay? Napisz 10-wersowy wiersz o Antygonie. Zobaczmy, co mi wyjdzie. Napisz 10-wersowy wiersz o Antygonie. Antygona w cieniu Teb rośnie, przeciwko władzu w sercu ma wojsko. Brata swego grób chce ocalić, choć Kreon każe prawem się chwalić. Wśród skał wyrasta jej bunt cichy, gdzie prawo ludzi, tam prawo ciszy. Sercem kamiennym, duszą odważną, przeciw tyranii staje bezważność. To jest błąd, nie? Antygona imię jej siła, nawet w śmierci sprawiedliwość żywa. Nie jest tak źle, nie? A teraz słuchajcie, zrobimy inne. Napisz ten wiersz gwarą śląską. Ciekawa jest. Antygona w cieniu tyjów stoi, przeciwko władzu serca się zbroi, brata swego grób chce pochować, choć Kreon go do prawo szanować. Między skałami bunt się tam rodzi, gdzie prawo ludzi, tam cisza chodzi. Sercem jak kamień, dusza jak stal, przeciw tyranii nie boi się wal. Antygona siła jej imię, nawet we śmierci sprawiedliwość nie zginie. Ja nie umiem po śląsku przeczytać, też średnio po śląsku, ale coś tam, nie? Może. ChatGPT nie rymuje po polsku? Czekajcie, zaraz sprawdzimy. Napisz wiersz rymowany o Antygonie. Antygonie. 10 wersów. Antygona w Tebach rodem, przeciw Kreona staje z powodem. Brata swego chce pogrzebać, choć Kreon pragnie jej wolność odebrać. Niestraszne jej groźby ni kara, prawa boskiego do serca się stara. Wierzy, że miłość silniejsza niż strach, choć władca na tronie nie znosi jej w grach. To dało radę, tylko to jest, widzicie, od razu widać, że napisane przez ChatGPT, nie? A nie przez człowieka, bo to w niektórych momentach zupełnie nie ma sensu. No dobra, wracamy, drodzy Państwo, do tych godzin wychowawczych, bo nam się... Jezus, ja już przeszłam czas, więc już lecę dalej. Scenariusz do odgrywania ról, drama. To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, bo przecież możemy cały dialog do jakiejś konkretnej dramy, nie? Zobaczcie, ja wpisałam temat smutek, rozwiązywanie konfliktów, żeby stworzył scenariusz do odgrywania ról, nie? I mamy taki dialog. Kasia z obrażoną miną. Marek, to jest moja zabawka, oddaj mi ją. Marek odwraca się, ale ja też chcę się nią bawić. Tak, to jest scenariusz i też go później poprosiłam, żeby zrobił dialog taki, który prowadzi do jakiegoś konfliktu i później, żeby pokazał, jak rozwiązać ten konflikt, więc do tego też się nadaje. Wiadomo, że to nie jest, wiecie, to nie jest takie wiarygodne, nie? To wszystko trzeba absolutnie zweryfikować, ale można. Inspiracja do rozmów o wartościach dla starszych uczniów. Inspiracja, nie? I ja teraz zadałam takie pytanie. Jakie pytania mogę zadać młodzieży w wieku 13 do 15 lat, aby porozmawiać z nimi o znaczeniu uczciwości?
Nie? Jakby temat adekwatny do grupy wiekowej, w miarę rozwinięte polecenie. Pytanie do oto przykłady, które możesz zadać młodzieży, aby porozmawiać z nimi o znaczeniu uczciwości. Ja słabo widzę to, co jest tutaj napisane, a nie wiem jak Państwo w ogóle. Pytanie do refleksji. Pierwsze, dlaczego Waszym zdaniem warto być uczciwym? Jakie korzyści może przynieść uczciwość? Drugie, ojejku, Ewelinko, powiększyłaś mi, dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Drugie, czy uważacie, że bycie uczciwym zawsze się opłaca? Dlaczego lub dlaczego nie? Trzecie, co czujecie, gdy ktoś wobec was jest nieuczciwy? Jak to wpływa na wasze zaufanie do tej osoby? Czwarte, czy uważacie, że uczciwość jest zawsze łatwa? Jakie sytuacje mogą sprawić, że trudno jest być uczciwym? No, inspiracje do rozmów o wartościach. Wiadomo, że wiecie, no, jeżeli miałoby to być bardziej poważne albo bardziej rozwinięte, albo na przykład trzeba by było zadać mu takie pytanie, żeby to było i tak, żeby to pytanie wymagało głębszej refleksji niż pytanie, dlaczego waszym zdaniem warto być uczciwym, tak? Że to wszystko trzeba mu wprowadzić, te polecenia trzeba mu wprowadzić. Zabawy na temat rozpoznawania emocji. Wpisałam mu polecenie. Wymyśl opisy różnych emocji dla dzieci w wieku 10 do 12 lat, nie, wymyśl opisy różnych emocji, a dzieci w wieku 10 do 12 lat będą musiały zgadnąć, o którą emocję chodzi. O właśnie taką zabawę chciałam, żeby ten opis. To uczucie pojawia się, gdy coś idzie nie tak, jak się spodziewałeś, może ci to zasmucić, sprawić, że poczujesz się przygnębiony, a czasem nawet popłyną łzy, nie? No, takie. No dobra, wy Państwo, jeszcze mam, czekajcie, co ja mam tutaj jeszcze? Czemu mi to nie przeskakuje? O, pytanie refleksyjne na podsumowanie zajęć godziny wychowawczej. Czyli jak zadałam takie polecenie. Jakie pytania mogę zadać młodzieży w wieku 13 do 15 lat, aby zastanowili się nad tym, co czują po dzisiejszej lekcji o uczciwości? I daję takie odpowiedzi. Co najbardziej poruszyło Was w dzisiejszej lekcji? Czy dzisiejsza lekcja zmieniła Wasze spojrzenie na to, co to znaczy być uczciwym? W jaki sposób? Jakie emocje towarzyszyły Wam, gdy omawialiśmy sytuacje związane z uczciwością? Nie? Jakby to punkt wyjścia do dalszej pracy. Dobra, słuchajcie, bo jesteśmy po czasie, więc ja już nie chcę absolutnie Waszego czasu nadwyrężać. Natomiast jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście, żebym coś sprawdziła na czacie, to napiszcie mi teraz. Ja przypominam, że do 22 dzisiejsze materiały są w cenie 25 zł, później 39. Możecie też napisać, słuchajcie, podzielcie się, jak ten webinar, czy Wam się podobał, czy dostaliście to, czego oczekiwaliście. Jeśli nie dostaliście, to mi o tym powiedzcie, to ja jestem w stanie coś jeszcze wygenerować, jakieś kolejne, albo odpowiedzieć na jakieś pytania, albo możemy razem dojść do czegoś, także nie uciekajcie jeszcze, bo to jest czas na to, żebyśmy mogli jeszcze ze sobą pogadać, nie? Bo wiadomo, że po każdym webinarze jest na to czas. Zatem webinar super, dziękuję bardzo za przekazane wskazówki, bardzo się cieszę. Dziękuję, rozszerzyłaś moją wiedzę, jak stosować chat GPT. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, to były zajęcia tylko o tym, jak je wykorzystać na najprostszych lekcjach, jakie można, tak? Czyli jakby na języku polskim dotyczącym lektury między innymi, ale też godzinach wychowawczych, nie? Że jakby my nie wchodziliśmy dzisiaj głębiej, bo przecież chat GPT genialnie wykorzystuje się w biznesie, w marketingu i tak dalej, o tym w ogóle nie mówiłam, do czego można go wykorzystać, nie? Pamiętacie, słuchajcie, jak ten webinar był promowany w mediach, jak czytaliście opis webinaru, to pod webinarem było napisane, ten post został wygenerowany przez chat GPT i my wstawiliśmy post, który dokładnie wygenerował chat GPT i tam widać różne błędy, które są w tym opisie, natomiast to było właśnie po to, żeby pokazać, nie? Luz, poczucie humoru, pani słucha, bardzo, bardzo się cieszę, dobra, dziękuję za super webinar, dziękuję bardzo, Polonistka pozdrawia, dziękuję pani Izabele, też pani porozmawiam, ja nie jestem polonistką, zatem cieszę się, że pani jako specjalistce się spodobał webinar, bo ja tak sobie pomyślałam, wiecie, że tutaj muszę jednak posiłkować się tym, na czym się znam, tak w miarę, czyli z kręgu humanistyki, nie? Ale też słuchajcie na historię, na przykład popatrzcie, no, mamy historyka jakiegoś, dajcie mi przykład, no scenariusza może nie, ale
Czekajcie, może spróbujemy. Dla tych z Was, którzy jeszcze chcą zostać, nie? Którzy nie chcą tak szybko uciekać, mamy czat wyświetlony, mam nadzieję. I możemy na przykład poprosić go, żeby wygeneruj obraz przedstawiający potop szwedzki. Jejku, jak sobie wyobrażam, że można na przykład na historię zrobić, nie? Taki test, generować obrazy w AI-u i na przykład pokazywać, i czego to dotyczy, to wydarzenie, które tutaj jest przedstawione. Jestem ciekawa, co wygeneruje. Podejrzewam, że to będzie jednak ilustracja jakoś. Zobaczymy. Do tej pory nie znałam GPT, bardzo przydatne narzędzie, dziękuję. Ja cię, patrzcie, nawet ten, Jasna Góra w tle, co prawda taka, no taka taka SI, nie, taka sztuczna inteligencja, to widać, ale wow, nie, czat, nie wiem jak wam się podoba, ale mi po prostu jestem oszołomiona. Jak wam się, co myślicie? Rewelacja, no, rewelacja. Dajcie, czekajcie, a może byśmy zrobili tak na biologię, jeżeli jest jeszcze, słuchajcie, to generowanie fotografii to jest w ogóle przewspaniała rzecz, to można na przykład, czekajcie, coś tam, nie wiem, ja pamiętam z biologii mitochondrium, to poproszę go, żeby narysuj schemat budowy komórki, o, albo komórki, jakiej komórki? Nerwowej. Nie wiem, komórki, nie wiem jakiej, napiszę komórki, schemat budowy komórki, wiem już co będzie, schemat budowy komórki, czyli smartfona na pewno. Czekamy. Geografia, wygeneruj obraz przedstawiający krajobraz młodoglacjalny. Już, dobra Pani Beatko, już to genialny pomysł, dobra. Kopiuj. Eno, patrzcie, jaki schemat zrobił, tylko że mnóstwo błędów. Ja Wam mówiłam, że on robi w liternictwie bardzo dużo błędów i jestem przekonana, że to jest, że tutaj są błędy, bo tak chyba nie wygląda komórka, nie wiem, a jest na przykład cytoplazma, pamiętam takie słowo cytoplazma. No dobra, teraz robimy na geografię. Uwaga. Play. Wygeneruj obraz przedstawiający krajobraz młodoglacjalny. Dobra, może tak, ma to być fotografia. O, żeby to nie był obraz, ilustracja, nie? Zobaczymy, czy to jest to. Chyba zacznę korzystać z GPT, ale wciąż uważam, że czasem lepiej ruszyć swoją głową i wygenerować słabszy pomysł. Czy korzystanie z czatu nie prowadzi nas do demencji? Nie mówię o obrazach, ale tekstach, konspektach, scenariuszach. No Pani Kasiu, tak jak wszystko, nie? Tak jak wszystko nas do tego prowadzi. To teraz Pani Beatko, to Pani Beatka prosiła, tak? Pani Beatka? Tak, Pani Beatko, czy to jest krajobraz młodoglacjalny? Bo ja zupełnie nie wiem nawet, co to jest młodoglacjalny, więc nie mogę tego w ogóle osądzić. Natomiast na pewno oszczędza czas, tak? I tak mamy mnóstwo roboty, więc na pewno może nam to oszczędzić czas. No dobrze, kochani, przypominam tym z Was, którzy jeszcze nie dołączyli do naszego klubu nauczyciela. Przypominam Wam o tym, że spotykamy się na grupie na Facebooku w Kinoszkoła Klub Nauczyciela, tam informujemy o wszystkich webinarach. No i teraz kolejne nasze webinary za tydzień, od Dance Macabre do Halloween, jak uczyć o śmierci, zajęcia poprowadzi Aneta Korcińska, czyli Baba od Polskiego. Kolejny webinar z 30 października, dr Marcin Skorek porozmawia z Wami, jak wspierać żałobie ucznia lub nauczyciela. Następnie ja 6 listopada zapraszam Was serdecznie na webinar o Simonie Kossak. To jest webinar z okazji premiery filmu o Simonie Kossak, czyli Simona Kossak. Czy to mąż? No tak, jakby nazwisko podobne, prawda? Nawet takie same. Tak, mój mąż będzie z Państwem prowadził webinar dotyczący żałoby.
I 13 listopada bardzo ważny i bardzo taki webinar, o który prosiliście w ankietach, czyli zaburzenia psychiczne uczniów, rozpoznawanie i pomoc. Poprowadzi go Sylwia Wojtysiak, czyli psychoterapeutka współpracująca z nami. No i drodzy Państwo, proszę pamiętać, że do 22 ja mam zapisane certyfikat, cztery scenariusze zajęć oraz taka ściąga dotycząca czatu GPT do 22 z tej cenie promocyjnej, od 22 w takiej standardowej cenie za materiały dydaktyczne, czyli 39 zł, więc zachęcamy, drodzy Państwo, przed 22. A jakbyście jakieś mieli pytania, coś byśmy mogli jeszcze Państwu w czymś pomóc, to oczywiście jesteśmy i na Messengerze, można do nas pisać, i na WhatsAppie, i mailowo, także serdecznie zapraszamy. Tutaj jest numer telefonu do naszej Ewelinki Grzegorzewskiej, która jest kierowniczką biura kinoszkoły, 606-168-666, sekretariat @kinoszkoła.pl, ale zresztą na naszej stronie są numery telefonów, maile do każdego z nas, zatem zapraszamy do kontaktu. Ślicznie Państwu dziękuję za dzisiejszy wieczór, zapraszam na kolejny webinar. Do zobaczenia.